Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Duczmal i w Krajowym Punkcie Kontaktowym jestem odpowiedzialny za obszar infrastruktur badawczych w Horyzoncie 2020. Tutaj, z takich rzeczy technicznych, ja zacznę może z tej strony. Mam też listę obecności. To nam ułatwia potem statystyki zrobić i zobaczyć, jak z tą informacją docieramy do Państwa. Także będę bardzo wdzięczny za złożenie swojego autografu. A ja w międzyczasie przejdę już do sedna. Yy, infrastruktury badawcze. Po pierwsze, yy, możemy zapytać, yy, jak ten termin jest rozumiany w Komisji Europejskiej. I tutaj, yy, co może być wygodne dla wielu z Państwa, ten termin jest rozumiany bardzo szeroko. To znaczy dla Komisji Europejskiej infrastrukturą badawczą jest właściwie wszystko, co może być przez badacza wykorzystywane do prowadzenia jego badań. I jest tak samo tą infrastrukturą, może być mikroskop elektronowy, okręt badawczy, który pływa po oceanie, a może to być zbiór tkanek, albo zupełnie innej bajki, zbiór literacki, archiwum, wszelkiego rodzaju kolekcje, nie tylko biologiczne, bazy danych, cyfrowe archiwa. Tutaj te możliwości jest bardzo dużo. W związku z tym mamy też yy, daje nam to przestrzeń tak, do aplikowania w tym obszarze teraz yy, po co yy, infrastruktury badawcze są częścią pierwszego filaru excellence science yy, i myślę że w pewnym takim bardzo dobrym podsumowaniem tego po co yy, ten kawałek yy, programu został ufundowany to jest yy, to co tutaj jest napisane Ensuring access to work class facilities. I teraz y, to zapewnienie dostępu y, jest y, wykonywane na różne sposoby. Y, po pierwsze, przez podnoszenie dostępności infrastruktur, przez y, organizowanie tych y, europejskich sieci infrastruktur. Wzmacnianie połączeń wspólnych działań badawczych, czyli przez zwiększanie kompetencji tych infrastruktur do udzielania dostępu, jak i dla pojedynczych naukowców sfinansowania tego dostępu do tych infrastruktur. Także jest to program, który jest zarówno. Ja zapraszam, żeby zająć miejsca. Sesja jest krótka, ale nawet siedząca będzie wygodniej. Jest to program zarówno, który jakby angażuje się instytucje, i Potrzebne jest to ich zaangażowanie, żeby ten dostęp mógł być dostarczony. Jaki jest to program dla pojedynczych naukowców, którzy z tego dostępu mogą skorzystać? Nieodpłatny. Jakie mamy rodzaje konkursów w programie? No tutaj lista jest kilkupunktowa. Natomiast ja dzisiaj skupię się tylko na tym jednym punkcie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będzie na to konkurs w 2020 roku. A po drugie, jest to temat, który będzie dotyczył największej części z Państwa. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany którąkolwiek innym punktem na tej liście, to bardzo proszę o kontakt indywidualny ze mną i udzielę wszelkich informacji, jakie będą tylko dostępne i chętnie pomogę. Natomiast dzisiaj skupimy się na tak zwanych Integrated Activities. To są tak zwane konkursy Infraja i w roku 2020 będziemy mieli konkurs dla. Tak starting communities. Starting w tym rozumieniu, że to są konsorcja, które jeszcze nigdy takiego dofinansowania nie pozyskały z programów ramowych, zarówno Horyzontu 2020, jak i siódmego programu ramowego. I teraz yy, budżet dla tych projektów to jest około 5 milionów euro na projekt. Yy, przewidywany, bo to wciąż jest yy, informacja, Tutaj jeszcze nieoficjalna, program pracy nie został zatwierdzony, więc przewidywany budżet to jest około 110 milionów euro. Także tych sieci będzie można sfinansować ponad 20. I teraz czym te sieci się mają zajmować? Po pierwsze, to są z trzech takich głównych filarów takiego projektu. Po pierwsze, jest to współpraca międzynarodowa. W tak? te Instytucje mają ze sobą współpracować, mają się wymieniać dobrymi praktykami, mają się, ci naukowcy mają się odwiedzać, mają zobaczyć, jaki nie pracują. Innymi słowy, chodzi o to, żeby jak najbardziej te instytucje zaczęły pracować jak jeden organizm, jak jeden europejski organizm. Tak? Mamy, dajmy na to przykładowo zupełnie, laboratoria zajmujące się radiologią i teraz. Zbieramy wszystkie nasze zasoby w jeden taką sieć, i żeby ci specjaliści od radiologii współpracowali ze sobą, i to jest ten networking. Tutaj, jak widać, są różne metody realizowania tego budżetu. Myślę, że bardzo pomocne. Druga rzecz to jest, to są dzia wspólne działania badawcze. Tak przeskoczę na chwilę. Wspólne działania badawcze dla Starting Communities to jest to, co, na co powinien być nacisk najmniej kładziony w projekcie. On istnieje to środowisko po, powinno rozbudować te działania. Natomiast yy, mówi się o tym, że to, ta społeczność naukowców musi właśnie najpierw się nauczyć ze sobą współdziałać, żeby potem w następnych projektach, potem następny krok to tak zwane advanced, advanced communities, to już dopiero w horyzoncie Europa będą konkursy znowu, żeby mogły rozwijać dalej tę współpracę. I to, co pominąłem, bardzo ważna rzecz, czyli dostęp, transnational access, to znaczy taka sieć yy, wypracowuje w ramach projektu wspólne zasady dostępu do swoich infrastruktur, do poszczególnych laboratoriów w tej sieci ze sobą połączonych i udostępnia bez opłat yy, ze strony użytkowników tę infrastrukturę. Natomiast, jak gdyby w projekcie jest przewidziany budżet, który pokrywa koszty tych badań. Tak? I za chwilę o tym opowiem więcej, jak będę przejdziemy do takiej wizji ze strony naukowca, jak wygląda ten, ten, ten National Access. Natomiast to są trzy takie filary tych projektów i każdy ten projekt musi te trzy części mieć, żeby w ogóle był pozytywnie oceniony. No i spodziewanym skutkiem, tak jakby czego chcielibyśmy dla europejskiej przestrzeni badawczej, to jest to, że po pierwsze naukowcy będą mieli łatwy dostęp do najlepszych infrastruktur, żeby mogli z nich korzystać, a po drugie, że zbieramy nasze zasoby i w ten sposób y, dajemy y, europejskiej przestrzeni badawczej kopa w danej dziedzinie, żeby popychamy rozwój. W 2020 roku będzie zamknięcie tego konkursu. Przewidywany termin jest w marcu. Otwarcie będzie jesienią. Procedura będzie jednoetapowa. Jeżeli ktoś z Państwa brał wcześniej udział w poprzednim konkursie dla Starnik Communities, to, to wie, że wcześniej ta procedura była dwuetapowa. Tym razem to będzie jeden etap, czyli od razu składamy pełen wniosek. Dla osób, które nie są jeszcze zaznajomione z Horyzontem 2020, żeby zrozumieć, o czym w ogóle mówię, polecam szkolenia, które organizujemy z tego, jak składać wnioski i tak dalej. My nie możemy tego dzisiaj wszystkiego poruszać, bo to są te sesje mają Państwa zachęcić do tego, żeby na te pytania znaleźć odpowiedź. Jeżeli chodzi o tematykę, to jest jeden podstawowy warunek, o którym już wspominałem, że te konsorcje nie mogły być wcześniej finansowane. To znaczy, jeżeli kiedyś już istniała taka sieć, potem przestała być finansowana, nie można w tym konkursie aplikować ponownie. Natomiast jeżeli ktoś aplikował, a nie dostał takiego finansowania, jest jak najbardziej zaproszony. Jeżeli ktoś nigdy nie aplikował, jest zaproszony również. Jedyne, czego komisja oczekiwałaby to tego, że kiedy będziemy zbierać nasze konsorcjum, będziemy przygotować propozal, to... Będziemy szukać wszystkich, którzy y, w, będą chcieli nam w tej sieci pomóc. To znaczy odezwiemy się do innych graczy w Europie, którzy robią te badania, nie będziemy nikogo pomijać i będzie jeden propozal, jeden projekt złożony w danej dziedzinie. Tak? Nie będziemy próbować się kanibalizować z kolegami z zagranicy, tylko będziemy właśnie, te sieci chodzi o to, żeby łączyć działania i łączyć wysiłki. Dobrze. Y Pokrótce w tym temacie jeszcze działania KPK, jakie planujemy. To już mamy zaplanowane szkolenie właśnie z zakresu infrastruktury w Szczecinie. Jeżeli będą potrzeby takie w innych regionach, bo wiem, że tutaj przynajmniej zapisało się na tę sesję osoby z całej Polski, więc jest mi niezwykle miło, że Państwo wykonali ten wysiłek, żeby do nas przyjechać. Natomiast my chętnie też przyjeżdżamy do innych miast w Polsce i robimy takie szkolenia razem korzystając ze wsparcia na regionalnych punktów kontaktowych i razem z kolegami, którzy tam pracują i koleżankami. Więc ta lista jest jeszcze do wydłużenia. Ponadto mam nadzieję, że uda się jesienią zorganizować, że znajdzie się grupa chętnych zainteresowanych tym konkursem, więc chcielibyśmy zorganizować na jesieni warsztat już poświęcony tylko temu tematowi, z, Grupami, które są zainteresowane aplikowaniem. Natomiast ostatni punkt jest już dla tych, którzy nie tylko będą zainteresowani, ale zaczną pisać swoje wnioski. Co to jest projekt REACH, to ja za chwilę jeszcze powiem. Na razie pozostawię to jako niespodziankę. Natomiast ten projekt będzie organizował. Taki warsztat to będzie się na początku roku 2020 dla tych, którzy te propozale już zaczną pisać, ten wniosek będzie można obejrzeć i wtedy będzie można go skonsultować z grupą ekspertów z różnych krajów. E, oczywiście też nieodpłatnie, bo to e, realizują punkty kontaktowe nie tylko my, ale razem z kolegami z zagranicy. E, także jeżeli będą Państwo tym zainteresowani, na pewno też na tym będziemy informować o tym na naszej stronie. E, Oczywiście zawsze można się zwrócić bezpośrednio do mnie i y, ja też Państwu te wszystkie informacje przekażę. Dobrze, to teraz rozwijmy jeszcze przez chwilę, która nam została temat Transnational Access. Y, jak to działa i dlaczego to jest ważne? To. Y, po pierwsze, to powinno być ważne dla każdej osoby, która się tu znajduje, niezależnie od tego, czy pochodzi z nauki, z przemysłu, z administracji, jeżeli w swojej pracy, przepraszam bardzo, wykonuje badania naukowe, to może skorzystać z tego schematu. On jest dostępny dla każdego. Nie trzeba mieć afiliacji przy żadnym uniwersytecie ani instytucie badawczym, żeby skorzystać z tej możliwości. Jest to obowiązkowy element każdego projektu z dziedziny Integrated Activities. I tak jak mają tutaj Państwo w zasadach wypisane, po pierwsze trzeba wyjechać do innego kraju, żeby robić swoje badania, Długość pobytu jest zależna od tego, czym się Państwo zajmują, bo w jednych dziedzinach będzie to wystarczał jeden dzień, w innych dziedzinach będzie potrzeba spędzić miesiąc na, tym, na eksperymencie, a będą takie dziedziny, gdzie wystarczy dostęp zdalny i nie będą Państwo musieli się ruszać za swojego biurka, żeby skorzystać z tej możliwości. A projekt pokrywa koszty, jakby pisane, badań, podróży, pobytu, dostępu. Na obrazku można to przedstawić. W ten sposób naukowcy, pojedynczy naukowcy, odpowiadają na tak zwane call for proposals, które publikuje dany projekt. To jest jakby nie odbywa się bez, przez portal Komisji Europejskiej, tylko każdy z tych projektów prowadzi tę rekrutację na swój sposób. Natomiast ona jest wtedy jedna dla wszystkich ośrodków zgromadzonych w tej sieci. Jeżeli nasz projekt zostanie pozytywnie oceniony, będzie lepszy od innych, jeżeli będzie konkurencja, jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, to musi być lepszy od projektów złożonych przez innych naukowców, to zostaniemy zaproszeni do przyjazdu i do wykonywania swoich badań. Teraz zasadne jest pytanie, jak znaleźć stosowny projekt i Y, powiem szczerze, że to nie jest najprostsza rzecz, staramy się ten, to upraszczać, ale tutaj mam takie slajdy zaczerpnięte z opracowań komisji, jest legenda, ale bardziej w, ważny jest ten rysunek, bo to tak mniej więcej wygląda y, schemat tych projektów zaplanowanych przez Komisję Europejską w Horyzoncie 2020. No jest tych, te kółka oznaczają mniej więcej wielkość budżetu przeznaczonego na ten Transnational Access w danym projekcie, ale sami Państwo widzą, że jest tego naprawdę cała mnogość i w dodatku to są jakieś akronimy, 4, 7 albo 12 literowe skróty, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Staramy się w tym pomagać i właśnie robimy to między innymi w ramach projektu REACH, który jest projektem punktów kontaktowych. Ja pracuję w tym projekcie razem z kolegami z zagranicy, reprezentuję w nim krajowy punkt kontaktowy, nasz polski. I właśnie na stronie prowadzonej przez projekt REACH można znaleźć, Informacje, nie wiem, czy to widać, to no, informacje o Transnational Access and Virtual Access. Że kiedy tam wejdziemy, znajdziemy wyszukiwarkę, gdzie możemy wybierać po, po różnych dziedzinach, e, zobaczyć e, i różnych statusach tych konkursów, i staramy się, żeby to było jak najbardziej aktualne zawsze, e, ta lista, i w ten sposób można wyszukiwać swoje konkursy. Tutaj na dole nam się pokażą. E, pokażą dostępne opcje. Tutaj mam przygotowany taki przykład. W dziedzinie Social Science mam projekt Iperion. Kiedy wejdziemy na jego stronę, widzimy, mamy Calls for Proposals. Znajdujemy sobie dokumenty aplikacyjne. Każdy ten projekt musi mieć je przygotowane, żeby Państwo mogli z nich skorzystać. I przechodzimy całą procedurę na stronie Iperiona. Potem w inny przykład. Fizyka i Astronomia, wybieramy na przykład projekt AIDA 2020, wchodzi, przechodzimy na ich stronę, mamy zakładkę Transnational Access, znajdujemy Apply, pobieramy dokumenty, wypełniamy zgłoszenie, przygotowujemy aplikację i czekamy na pozytywne rozpatrzenie, żeby zacząć swoje badania. To jest tak w graficznym skrócie o tym, jak wygląda Transnational Access. Bardzo zachęcam, żeby wejść na tę stronę. E, państwo dostaną te slajdy, będą dostępne na naszej stronie internetowej. Także będzie można po prostu kliknąć ten link, który jest na slajdach i przenieść się na stronę projektu Reach. Tutaj jeszcze dodałem link do programu pracy publikowanego na Participant Portal. W tej chwili to wciąż jest wersja, która ma same tytuły na 2020. Gdzieś w czerwcu Program pracy zostanie zaakceptowany, i wtedy będzie cała treść tych konkursów. Następnych będzie jawna i publicznie dostępna. Wtedy też zapraszam, można dzwonić, pisać. Tutaj są kontakty, zarówno do mnie, bezpośredni kontakt, jak i do mojego kolegi, pana Adama Guszuka, który jak może to też pomaga w tym temacie. Także to, to jest tyle ode mnie. Jeżeli Państwo mają jakieś szybkie pytanie, to jeszcze możemy, mogę spróbować na nie odpowiedzieć bardzo chętnie. Tak? Czy oprócz projektu RIC, czy może e, Pan powiedzieć jakiś inny źródła widzenia naukowic może znaleźć infrastrukturę badawczą? Infrastrukturę badawczą w tym schemacie? To będzie najlepsze miejsce. <noise> Bo Komisja Europejska nie prowadzi ewidencji e, tych projektów, która byłaby była tak łatwo dostępna, yy, wykorzystuje nasz wysiłek do tego. Także yy, to będzie najłatwiejszy prezydent, żeby zacząć. Tak? Ja mam komentarz. Najczęściej naukowiec wie, czego potrzebuje, więc sam wie, gdzie szukać, że tak powiem, kolbów ko po poza. A skąd LICZ yy, zbiera informacje o kolbów? Yy, Sprawdza to projekt Rich sprawdza te konkursy które się otwierają co publikują te projekty są projekty każdy ale powinny one mieć wtedy je na swojej stronie w swojego strony projektu są do tego zobowiązane żeby mieć jeden sposób aplikowania do wszystkich laboratoriów Projektach. To, czy w każdym projekcie się to faktycznie dzieje, to ja nie będę tego komentował. Natomiast y, takie, do tego te projekty są zobligowane i to, to Komisja Europejska oczekuje w ramach realizacji projektu, żeby, y, żeby była jeden sposób dostępu do wszystkich laboratoriów. Dobrze, y, kończy się nasz czas i, i nie chcę Państwa zatrzymywać, żebyście mogli przejść na następną sesję. Tutaj za chwilę będzie y, BioBased Industry. Dziękuję bardzo za uwagę.